Siemanko moi drodzy, z tej strony Marcin Szumiel. Dzisiaj opowiem wam o incydentach, które przydarzyły mi się lub których brałem udział przez ostatnie 6 lat, kiedy mam prawo jazdy. A teraz zapraszam tutaj do mojej specjalnej miejscówki. Słuchajcie, pierwszy incydent, jaki w życiu miałem w swoim samochodzie. Było to tak. Jeśli znajdę zdjęcie, to wam pokażę oczywiście. Jeśli nie, no to będziecie musieli sobie to sami wyobrazić. Ale tak. Miałem Audi, czerwony hatchback. To był samochód. Silnik 1.8 turbo, 150 konia, przód napęd. Wtedy to była zadziwiająco duża moc. Naprawdę, to była potężna moc jak na pierwsze auto i uważam, znaczy generalnie 150 koni to na dzisiaj to jest taki standardzik, ale wtedy to była naprawdę potężna moc. No jak się jeszcze nie potrafiło jeździć, no to wiadomo, możecie się domyślić. No i co, ale to nie była taka stłuczka czy incydent w postaci, no nie wiem, wymusiłem, czy nie wiem, zrobiłem jakiś błąd. No może zrobiłem taki błąd, że chciałem sobie podriftować na piasku, bo to było w lato. I pojechałem kiedyś ze znajomym, raz ręczny, cyk, odkręcam kierownicę, no jakoś poszło. Spoko, jakieś tam lekkie szurnięcie było, dobra. Drugi, zawracam, zawróciłem, wróciłem jeszcze raz, jadę jeszcze raz. Cyk, znowu zawijałem ręczny i mi się zablokował. W sensie, bo tam w tych starych samochodach było coś takiego, że klikamy przycisk i wtedy ten ręczny chodził. Ale jak się zaciągnął ręczny, to on się blokował i wtedy ten przycisk bardzo ciężko, no trzeba było wcisnąć dwoma palcami, dosłownie. No i tak, zaciągnąłem ręczny, nie wciskając przycisku. Ręczny się zablokował, koła tylne się zablokowały. Wiadomo, domyślić się możecie, auto leciało ciągle bokiem, coraz bardziej się wychylając. Marcin Szumiel wtedy nie ogarnął, kontra się skończyła, koła się skręciły i tak właśnie wyleciałem w krawężnik. No i co mogę, co się wtedy stało? No i nie wyleciałem z drogi, bo jechałem nie za szybko, koło 50 może na godzinę, może koło 60. Wleciałem na krawężnik, no i co? Przednie koła. Znaczy, lewe koło było w tą stronę skręcone, a prawe koło było w tą stronę skręcone. No i niestety... było tam kilka rzeczy do wymiany. No, to był pierwszy incydent z tym samochodem. A propos incydentów, czy wiedziałeś, że 90% odszkodowań jest zaniżana? Nie? No to powinieneś już teraz o tym wiedzieć. Jeżeli miałeś przez ostatnie 3 lata jakiś incydent, to powinieneś sprawdzić, czy przypadkiem twoje odszkodowanie nie było zaniżone. Jeżeli brakuje ci mamony, to firma Helpfind pomoże ci zweryfikować, czy twoje odszkodowanie było zaniżone. A jeśli tak właśnie się stało, dopłacą ci od odszkodowania, a oni już się zajmą tym długotrwałym i czasochłonnym procesem sądowym, który nie wiadomo, czy przyniesie jakieś rezultaty. A ty już dawno, dawno o tym zapomnisz, wydasz te pieniądze na Call of Duty i będziesz szczęśliwy. Tak więc, jeśli miałeś stłuczkę lub wypadek przez ostatnie 3 lata nie ze swojej winy, to wejdź w link w opisie, tam możesz wypełnić szybki formularz, 2 telefony i sprawa załatwiona. 48 godzin, pieniądze są na twoim koncie. Przejdźmy do mojego drugiego incydentu. Drugi incydent, również z moim czerwonym Audi. Tym razem na pewno pokażę wam zdjęcia, bo mam. To jeśli myśleliście, że jestem głupi w pierwszej sytuacji, w pierwszym incydencie, to poczekajcie do drugiego incydentu, bo jeszcze będziecie się śmiać. Była zima i Marcin zapragnął znowu latania bokiem. No i sobie tak kiedyś wjechał na stację, zatankował paliwo, wyjeżdża ze stacji, a tam taki fajny zakręcik i lód był wyłożony. Oczywiście nie wiedziałem o tym, bo trudno się było domyślić. Plus jechałem na letnich oponach, bo dzień wcześniej nie było w ogóle śniegu. Już zbliżało się lato. No to mówię... co się może stać? Co się stanie? No co się stanie? No i Marcin tym razem wcisnął przycisk i również zaleciał, poleciał bokiem. Tylko tym razem był lód. Jak mnie szarpnęło, to ja przy tylnym lewym kołem, to możecie zobaczyć tutaj na zdjęciu, co się stało. Tak, po tym incydencie niestety moja Audi odmówiło posłuszeństwa i wydmuchało uszczelę pod głowicą. Nie wiem, jaką to miało zależność, ale myślę, że może miało coś wspólnego. Stare auto, jak uderzysz raz, to już wszystko później się zaczyna sypać. A to auto było z 3 albo 4. No, to był ulep straszny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jakbym dzisiaj go zobaczył, to pewnie powiedziałem, że ulep. Wtedy było to dobre auto.
trochę się psuło, właściwie to ciągle się psuło. Non-stop się psuło, w sumie nie pamiętam, żeby się w ogóle nie psuło. Ale morał z tej bajki jest taki, żebyście się nie bawili samochodem, bo to nie są zabawki. I dobrze, że nikomu się wtedy nie stało. Przejdźmy do następnego incydentu. Kolejny incydent. Następną sytuację, którą miałem taką, można to nazwać incydent, ale to najlepsze nie było z mojej winy. Wiem, że tak każdy mówi, kto miał jakiś incydent, wypadek, no to nie była moja wina, ale w tym przypadku naprawdę to nie była moja wina. Jechałem sobie prawym pasem i był lód na drodze, znowu lód na drodze. Jechałem sobie prawym pasem i ktoś się dołączył do ruchu, wyjeżdżając na lewy pas, a z mojego pasa jechałem drogą główną, a ktoś, kto się dołączał, przecinał drogę przeciwległą i dołączał do ruchu na dwa pasy, którymi ja się poruszałem. Ja się poruszałem prawym, ale niestety była przebudowa i trzeba było zjechać na lewy pas. I w tym momencie, kiedy ja jechałem i byłem przed barierkami dosłownie, chciałem zmienić na lewy pas, to okazało się, że ktoś dołączył się do ruchu i się obok mnie schował, od razu wpiął. W momencie, kiedy ja zmieniałem pas, dopiero go zauważyłem, zacząłem hamować, a auto przestało hamować. Auto w ogóle nie hamowało. Mówię, o kurwa. No i co, udało mi się jakoś lekko wyhamować. Gościu przyspieszył, bo chyba trochę ogarnął. W ostatnim momencie zmieniłem pas i uderzyłem w pachołek prawą stroną, zderzakiem. Nic się wielkiego nie stało. Chociaż te pachołki są twarde jak jole. Ale nic się większego nie stało, oprócz tego, że się zdarł lakier od dołu na zderzaku. Podjechałem do faceta, wtedy miałem jeszcze problem, bo miałem lewą nogę uszkodzoną, nie mogłem prowadzić samochodów ze skrzyni manualnej. Miałem po operacji, byłem. Otwieram okno i pytam się, chłopie, co to tu p***sz? A gość, a o co ci chodzi? O co ci chodzi, nie? Nic się nie stało, kurwa, nie, wcale nie wymusił, wcale nie spowodował prawie to, że skasował bym samochód. W to, nie? A jak w ogóle było tam napisane, że jak dołączysz się do ruchu, to musisz się zatrzymać. Czwarty incydent również nie z mojej winy. Otóż jechałem Sirocco. Stanąłem na światłach. Za mną samochód. Nowy Seat. Śmieszna sytuacja. Ale ruszyłem na zielonym świetle. Przede mną ktoś się na chwilę, nie wiem, zatrzymał, czy o co chodzi, czy pierwszy nie ruszył. Bo czasami tak jest, że z tyłu samochodu szybciej ruszą niż ci z przodu, jeszcze ci z tyłu muszą zahamować, zanim ci z przodu ruszą. To się nazywa polskie pierdoły i kur... stróże lewego pasa. Takich nas trzeba nazywać. To są niedzielni kierowcy, którzy nie ruszają na zielonym, tylko o kurwa, gdzie jest moja jedynka? Zaraz, zanim wbiję sprzęgło i wbiję jedynkę, to przecież kurwa musi minąć 15 sekund. No i miałem taką sytuację, że z tyłu szybciej ruszyłem niż ci z przodu, zahamowałem ponownie. A pas za mną już nie zahamował, no i uderzył mi w tył w Sirocco. Wiele się nie stało, no tam tylko zderzak się wgniótł, rejestracja się połamała, spadła na ziemię. Nawet macie tutaj zdjęcia. Ogólnie bardzo w porządku koleś. Pozdrawiam, jeśli kiedyś to obejrzysz. Był w porządku, podobno mówił, że chyba był przedstawicielem handlowym. No ogólnie miał wszystko w małym palcu, mówił, że to była jakaś pierwsza jego stłuczka, znaczy incydencik od długiego czasu. Był niestety w szoku, bo jakiś jego znajomy wtedy zmarł. I takie sytuacje się zdarzają. No cóż, oddałem samochód do naprawy. Ostatni incydent, który mi się przydarzył, był w Warszawie. Również podobna sytuacja co w poprzednim w miejscu. Jechałem BM-ką, zatrzymałem się na czerwonym, a kurier za mną już się nie zatrzymał, bo siedział w telefonie ogólnie. No, chłopak strasznie nieogarnięty. Zatrzymaliśmy się kawałek dalej. Przez samochodu... Zakładam, że pewnie rozwoził wtedy jakieś 250 paczek dziennie. No to... Nie no, tyle to się nie da, ale... Ale zakładam, że z 200 paczek może i miał. To tyle na dzisiaj. Przypominam, że trwa konkurs na moim Instagramie. Co jakiś czas na story ponawiam. Więc zapewne w niedzielę pojawiła się informacja. Film pojawił się w poniedziałek. Więc zapraszam do wzięcia udziału. Na dzisiaj kończymy. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.